Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na Title Tuesday. 11 rund, 3 minuty plus 2 sekundy na zawodnika. Masa arcymistrzów, no prawie 500 osób, więc miło. Mamy 9 listopada 2021. Gramy w dzień urodzin Michaiła Tala, moi drodzy, który no jakby żył, no to by skończył lat 85. Spróbujemy grać ostre debiuty na cześć Michaiła Tala, moi drodzy. No dobra, tyle wstępu. I za chwilę zaczynamy zabawę. Tutaj minuta do rozpoczęcia i jedziemy za moment. Witam Cię, Kasiu. Dzień dobry, dzień dobry. No, Karsbelk nie gra, bo pewnie... nie wiem, dlaczego nie gra. Nie, no, to jest dla niego, wiecie, to jest dla niego, tak powiedzmy, strata czasu, prawdopodobnie. Co z tym linkiem? Ale ja pytałem, o jaki link, Alojzy, o jaki link chcesz? Chcesz do Title Tuesday link? Bardzo proszę, już wklejam, jeżeli o ten link chodzi. Bardzo proszę. Tak, ja też myślałem, że o 18 już byłem przygotowany. Okazuje się, że 19. A, tam przestawiają, kurczę, te godziny. No chyba 19 cały czas. Jak forma? Nie wiem, się okaże. Chyba dobrze, no zobaczymy. Aj, będę poświęcał. Dzisiaj trzeba na cześć Tala, słuchajcie, no, zrobić wynik. Kurczę, Felek. No to jedziemy. Pierwsza runda. Okej. Okay. Mistrz Fide. D4. To go, go, go. Go. Okej. Okay. No już mnie zażył, chłopak. D5 chyba najlepsze. Twardo, twardo grajmy szachy. Dobra, to mi się podoba. Może tak. I tak spróbujemy. Nie, tak chyba nie. Tutaj wlecimy skoczkiem na E4. Dobra. Będziemy go tutaj szarpać. A zmiana czasu w USA. Okej, to wszystko jasne. Dobra, nie czytam trochę czatu. Tutaj poszliśmy szybko z debiutem. No dobra, no atakujemy, no. Michał Tal tutaj będzie, mam nadzieję, szczęśliwy. A, wtrącił mi bicie. Dobra, dobrze zrobił. Ale spoko, to takie zamieszanie może nastąpić. No... Prawdopodobnie trochę niepoprawnie to wygląda, ale kto gra w szachy poprawnie, powiedzcie mi. Zgoda. No wybijmy pionka. Tutaj coś wisi, trzeba chyba tak przepchać. Chociaż mogę też zbić w zasadzie, ale nie chciałbym tego końca od razu zbijać. Tak, zagrajmy. Jak zbiję, to tutaj jest opcja, wybiję i wtedy się pakujemy tam. I może być ciekawie. Jakiś hetman A3 jeszcze mam za nadrzu. Szybko gra gościu w ogóle. Dobra, pytanie teraz tak. Ja powiedziałem, żeby bić. No to jak powiedziałem, żeby bić, no to... To trzeba bić. Raczej tu nie zbiję. Był raczej zaskoczony. O. Jestem zaskoczony. Parę gońców. Chociaż z drugiej strony może i dobrą decyzję podjął gościu. Okej, okay, goniec F6. Brakuje mi tutaj tempa. Aha, hetman nie wchodzi na F2. Jest wszystko w porządku. Zagrajmy tak. Na E3 spróbuję tutaj atakować. Dobrze. Tutaj zagrajmy, żeby wieża szybko zagrała z szachem. No może zbić. Muszę tak. Okej. Okay. Spryciulka, spryciulka. Niestety dobrze zagrał, dobrze zagrał. A zaraz... Czy ja nie mam tutaj jakiegoś szacha? Dosyć ryzykowne posunięcie. Spróbujmy. Król stoi na H8, niedobrze stoi. Dajmy szacha. Spróbujemy coś tutaj ugrać.
Pytanie, czy ja w ogóle coś tutaj ugram? Hetmanem. Znaczy wieżą na G2. Chcę spróbować zagrać. Ewentualnie hetman E1 też może coś tam dać radę. Hetman król tutaj może uciec po wybiciu. Się zrobiło ciekawie. Dobra, i teraz tak. Szacha widział. Szacha dał. Dobra. Bicie. Cyk. Tu związanie jeszcze jest, ale. Ale. Tak, próbujemy. Jak zbiję tu stępem, ale on mi na końcu tam daje szacha. Znaczy nie szacha, tylko na gońca. Ciekawe, czy on to widzi. Raczej widzi, ale to i tak tutaj zdejmę pionka, wyrównam w pionkach, no i. Ciekawe ciekawostki. Jakby skoczek jego został, a mój goniec został tutaj, bo jakby zagrał tak, to byłoby dobrze. Bym sobie zbił tu, on mi z szachem, ja z gońcem i wieżą sobie dobrze pogram. Dobra, jest taka opcja. To też jest spoko opcja. Tutaj pion wisi, ale zaraz tak może zagrać. No dobra. Oczywiście król G7 od razu. Tak jest. No goniec co? No goniec tutaj, nie? Tutaj pionek. Pionka trzeba wziąć. Pionka trzeba wziąć, tu nie ma co się czaić. Jest dobra, to jest dobra pozycja. Zaraz gramy B4. Pion będzie groźny, skoczek za bardzo nie ma jak żyć. Tutaj goniec wszystko broni. Nie, pozycja jest dobra. Jeszcze E4 może próbować i to jest raczej taki ruch, na który trzeba bardzo uważać. Ale jak ja zbiję, zagram goniec F6 tutaj. Tu jeszcze będzie wisieć. No E4 na jego miejscu bym grał. Aha, bo goniec musi pilnować skoczka. Okej, okay, no to zaraz gram tutaj. Co się dzieje? Biorę figurę, tylko czy w dobrej wersji? Sprytnie, sprytnie. Wiecie co? Prawdopodobnie jak ucieknę królem będzie ok, ale ja to zbiję. On mi zbije tu. Ja zbiję tu, on mi tu. Ładnie pograł, muszę przyznać. Dobra. Zbijam, zbijam mimo wszystko. On skoczkiem, ja goniec C6 na wieżę. No i niech się męczy chłopak. Pewnie jakieś takie ruchy trzeba zagrać, jakaś wieżówka powstanie. A, bardzo sprytnie. Dobra, uciekamy na F8. Król F8 to zawsze dobry pomysł jest. B4 będziemy zasuwać. No to co? Szacha dajmy. Cyk. I tutaj. I goniec C4. Powinno dać radę. No to goniec E4. I B2. Jest ok. Dobra. Zwycięstwo mamy. Pierwsza partia ważna. Mamy to, moi drodzy. Mamy pierwsze zwycięstwo. Jest dobrze. Jest dobrze. Ok, są jakieś jeszcze gry? Jakieś jeszcze są? Sprawdźmy, czy Griszczuk jeszcze gra. Griszczuk jeszcze gra. Na sekundach grają chłopaki. No tak, przewaga, przewaga. Griszczuk już tutaj dociska gościa. Jest nas ponad 200 ludzi. Dzięki, dzięki, dzięki. No dobra. Griszczuka Łowaty wygrał. No tak, to dożynanko. No tak, słyszałem, że Janek przegrał z Gilim mecz.
Ale nie widziałem już w ogóle partii. Żygałko Siergiej. Ten zawodnik chyba Title Tuesday ostatnio wygrał. Niezły jest ten internetowy zawodnik. W ogóle mistrz Europy w szachach błyskawicznych. Tylko z roku wam nie powiem którego. 2017 chyba. 2017, tak, 2017 na pewno. No dobrze, dobrze. Czekamy sobie cierpliwie na rundę kolejną w takim razie. O, już się kończą. Tutaj widzę Kill the Piotr. Zobaczmy szybko na polskiego zawodnika. No dobra, wygrana, 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 oczywiście. Nic nie cofam, nie prowokujcie. Żebym tutaj rozegrał dzisiaj wszystkie rundy przede wszystkim. Remisik tutaj jakiś, dobra. Dobra, cierpliwie czekajmy na kolejną rundę, nie? Nie zagłębiajmy się za mocno w inne partie może. A przegrał i zajął trzecie miejsce. Spoko, zupaka. Wydawało mi się, że wygrał Title Tuesday. Poproszę Hikaru teraz. Nie no, z Hikaru będzie ciężko, ale prawdopodobnie zagram z jakimiś 2800 tutaj według czeskomowych. Tak mi się wydaje. Coś koło tego. Z 2750, tak mi się wydaje, że taki zawodnik teraz wleci. Dzisiaj widzę, dzisiaj wiem, z kim gram. Patrzymy na przeciwnika i lecimy. 2800, okej. Okay. No tak myślałem. No to gramy D4, tam się nie będziemy szczypać. Co przeciwnik zaspał? Czy daje fory, albo nas sprawdza na FIDE? Jest taka możliwość. Czuję się pewny siebie. Jakiś młody zawodnik, tak widzę po zdjęciu. No już ponad 30 sekund fory daje ten arcymistrz. Nie lubię takich sytuacji jeszcze, jak zaraz zacznie grać. No zobaczymy. Minutka fory już jest od niego, spoko. A niech schodzi sobie do 5 sekund. Czy różnie bywa, bo nie osądzajmy, bo może akurat coś tam mu wypadło, nie wiadomo. No nie sądzę, że tak długo coś sprawdza, albo no wiadomo, coś tam pewnie wypadł. Internet widzę, że tutaj ma bardzo dobry. Witam cię prosto. Di prosto, witam cię serdecznie. Pierwsze posunięcie go zaskoczyło. Kurier. Spoko, może i kurier. Też jest taka opcja, że rozlał herbatę na klawiaturę. Albo specjalnie czeka jeszcze, żeby od minuty pykać, albo od 30 sekund. No to od minuty na pewno nie, jak widać. Strzelam, że od pół minuty zacznie grać. Ach, zobaczcie. Pewnie coś tam mu wyszło. No to cóż, trzeba grać. No nie ma wyjścia. Okej. Okay. Koczek D2, ciekawe czy tutaj znacie te teoryjki. Teraz, zaraz. Tutaj sobie zagrajmy. Tutaj? To ciekawe. E3. Po prostu. Okej. Okay. Normalna pozycja. Skoczek
Skoczek stoi niemrawo, ale zawsze można oczywiście przestawić. Właśnie. Ładnie pocisnął. Dobra, zbijemy pionkiem. Zbijemy to pionkiem i wrócimy za chwilę skoczkiem. Ok, wracamy skoczkiem. Tu jakieś gwiazdy. Przepchamy C5. Tak mi się ten ruch podoba, więc tak zagram. O rety! Prosta taktyka, zobaczcie, no. Nieco mnie tutaj poniosło, jak widać. O, co zrobić? Może tak. Aj, tu podstawiłem teraz. Kurczę, co ja robię w ogóle? Nieprzyzwoicie gram. Dwa piony. No to bez jednego jeszcze można było żyć. Bez dwóch jest już w ogóle ciężko. Niedobrze, niedobrze. Niestety nie jest dobrze, moi drodzy. Tutaj? Daje mi zrobić trojaczki, tylko tego mi zdejmie, ale może to jest jakaś moja szansa na cokolwiek. No zbiję, bo to jest jakaś chyba teoretyczna szansa, nie wiem, tak mi się wydaje, żeby zrobić te trojaczki. Stracę kolejnego, no ale trojaczki, prawda? Wiecie, o co chodzi. Tam nie wchodzi, tutaj nie wchodzi. To teraz jakaś tam szansa się pojawia. No. Naprawdę gra bardzo sprytnie, gościu. Muszę trochę przyspieszyć. On gra na sekundach. Nieźle. Dobra, wracamy. Dobra, jakieś takie niestety ruchy muszę zagrać. Przyblokować. A, tutaj ma szacha na F5, nie widział. Teraz ma szacha. Muszę tak. Ojejku, no przecież ja to widziałem. Jak ja w ogóle zagrałem? Bez sensu. Pff, przecież ja widziałem ten motyw, tylko co mi się obzdrało, że on pionem musi zbić? No to jest wtopa oczywiście teraz. Hetman kompletnie nie ma wyjścia. Dobra, zapomnijmy o tej partii, bo nie powinienem w ogóle jej przegrać. Masakra. Wkurzył mnie gościu, że się spóźnił. Widzicie, jak to jest, nie? No tak, to się łatwo mówi, że graj szybko. No arcymistrz był do ogrania. No ale przegrałem, trudno. Podstawiłem prostą taktykę. Ojej, tak prosto, że aż głowa boli. W ogóle B3 chyba niepotrzebnie. A jednak grają B3, C5? Ha, po prostu skoczkiem wrócić i tak sobie grać normalną pozycję, ok. Tutaj. A, C5 teraz podwaliłem strasznie.
Dlaczego ja nie widzę takich ruchów jak bicie na e4, wytłumaczcie mi, a potem na przykład skoczek e5. To są tak normalne ruchy, tak normalna pozycja. W głowie się nie mieści. No c5 w ogóle bzdura, no... Zastrzelcie mnie. Czy w ogóle tutaj, tak z ciekawości, zobaczę jeszcze, czy silnik wskaże, że tutaj miałem jakieś opcje ratunkowe, bo dwa piony to bardzo dużo. No to jest cały czas czarny zdecydowanie lepszy. Sorry, że tak szybko przesuwam, ale chcę po prostu sprawdzić, czy tutaj w pewnym momencie nie miałem jakiejś stabilizacji. Cały czas czarny super jest, nie? Prawdopodobnie nie, jak widać. Ale na końcu pewnie była szansa jakaś. No wiadomo, masa błędów z mojej strony. Tutaj też wygrana. Teraz. No właśnie, teraz już jakby ciutkę się tutaj rozluźniało. Cyk. No i właśnie, ruch przegrywający. Ruch, ewentualnie król D2. No król D2, tak, bo musiałby wybić i tak. No i tutaj nie przegrałbym tego, moi drodzy, na tym czasie. No nie przegrałbym tego, nie ma szans. Ten pionek tutaj mógłby próbować iść. Zobaczcie, jeden błąd, nie? Jeden błąd w partii, ile kosztuje. No trudno się mówi. No dobra, dobra, to mnie tylko rozjuszyło do dalszej tutaj walki po takich porażkach, bo gdyby się wygrało 4 z rzędu, to człowiek mógłby się rozleniwić i zbyt pewnym siebie poczuć. Jakieś tłumaczenie musi być. Dobra, czekamy cierpliwie na rundę numer 3. Cześć Piotruś, witam Cię. A to się tak mówi, że za szybko grasz. Wiecie, no są zawsze, kij ma dwa końce, bo grasz za wolno, to mówicie, że za wolno. A z drugiej strony, jak przeciwnik ma bardzo mało czasu i jeszcze szybciej gramy, w miarę poprawnie, no to on też ma problem, bo też musi szybko wykonywać posunięcia. No ale spóźnił mi się tyle, tak się nie robi, panie arcymistrzu z USA. Dobra, lecimy, mistrz FIDE. Ale partyjka była fajna, oprócz tej podstawki. Dobra, zagramy swoje. Tak, niki szachistów są widoczne. Grajmy do centrum pionami. Biorę. Jakaś prowokacja do E4. Łatwe to nie będzie. Pytanie, brać czy nie brać tego pionka na A5? Brać, ale skoczkiem. Niech straci gońca. No, struktura jest słaba, bardzo słaba oczywiście. Tak po prostu mi go odbije. Bez żadnej walki. Jeszcze tak skramy. Mój goniec w ogóle teraz, że tak powiem, nie... zapomniałem, że on tu broni, dobrze broni. No właśnie, oddałem tego piona jak frajer. Może taki ruch. Spróbować coś tutaj zaszaleć. Coś tutaj zaszeleścić. Tak, tak. No niech pomyśli. Próba ugryzienia go tutaj przez ruch G4. Hetman zawsze tutaj może ruszyć lufcik dla króla. Może w tej sytuacji jeszcze jakieś cuda się zadzieją. No zobaczymy.
E4 ewentualnie ma taki ruch. Dobra, no tak zagrać raczej muszę. Nie ma wyjścia. Raczej nie powinien zbić, ale zawsze mam taki ruch E6, który przytrzyma pole F5, to jest ważne. Chociaż tak zbić tam groził prawie mat, no nie wiem. Teraz może królem zajdę sobie za chwilkę, a jeszcze tutaj mam dobry ruch raczej. Goniec F6, taki ruch jeszcze jest ciekawy. No dobra, jakieś opcje się pojawiają. Wydaje mi się, że goniec F6 może być dobre, żeby tu zagrać i ewentualnie wieża tam jakoś miała opcję do próby rozbicia tutaj fortecy królowi. Na szczęście tutaj nic się nie dzieje z tej strony. No zobaczymy jak to będzie wyglądało za chwilę. Wieża tutaj, co on chce wejść? Chce wejść na B7. No dobra, goniec F6. Mogę tak w ogóle zagrać, żeby było ciekawie. Tylko pytanie, czy to jest ok. Zbijemy najpierw, żeby król był odsłonięty nieco. To wtrącenie myślę, że jest ważne. I pytanie, co dalej, bo czy wieżą tutaj, czy wieżą ewentualnie tu. O, proszę bardzo, to mnie zaskoczył nieco. No dobra, to chyba tak trzeba. Spróbować rozbijać. Ha, bo może teraz wieżą wrócić. No może, ale to wtedy tu zbijemy. Zbił! Tak po prostu. A tak? Idziemy tutaj, na mata. Grozi mat na G2. Ciekawe, czy zauważy. No wieżą, D3, H trzeba. Król F8 chyba działa, co? Wydaje mi się, że król F8 jest dobre. Król E7 za chwilę. A, w ogóle tutaj jest takie bardzo nieprzyjemne związanie. E3 grać musi? Zdążyć zbić? Zdążę zawsze. No dobra, król tutaj. Szybciutko. Może to nie jest takie złe. Tylko żeby nie zapeszyć. Tutaj król nie zbije. To jest też osłona dla króla. Ten pionek H3. Zbił! Ale parsknąłem, co? No dobra, trzeba tutaj dziabnąć i hetman może na pionka, grajmy prymitywnie, czasem to działa. Okay, skoczek D7 stoi przy królu świetnie, bo króla tutaj wszędzie chroni, a chcemy zbić pionka. Dobra, pozycja tutaj jest na pewno lepsza. To teraz tak. O właśnie, tak, skoczek wchodzi do gry. Aj, tutaj zapomniałem o tym posunięciu. Dobra, ale to nie jest tragedia, to nie jest źle. Znaczy ja nie muszę zbijać, to jest po pierwsze. To może warto jednak gdzieś tam go oszukiwać. Nie, no dobra, tak zagrajmy. Królem chyba muszę odbić. On zagra hetman B2 i wymieni. No dobra, wymieni. Wieża D8. No dobra, przeszedł do końcówki bezpieczniejszej. Ale będę atakował. Ten pionek będzie mógł karierę zrobić. Co? Tutaj? Dobra, wybijmy. Tutaj królem zagrajmy agresywnie. Ok, F6. To chyba działa wszystko. Cyk. Wieża tutaj, to wieża tutaj. A, będzie bronił. Dobra, to ja też tutaj i tu będę próbował. Ewentualnie szach i tu. Tu nie mogę, bo mi na E6 zbije. Sprytnie. No to postraszę z drugiej strony. Mamy czas. O, teraz tak. Teraz działa. Zaraz działa. Wieżówka. No dobra, wieżówka. Szacha dajmy. Okej. Okay. Sprytnie, trzeba przyznać. Zejdźmy królem. Z tej strony trzeba było zejść. Dobra, zawsze mogę wrócić. A teraz tak. Tutaj wypędzam. Wypędzam. Tu chyba zdążę zbić. Tak i tak, prawda? To chyba działa. Dobra. Hop do góry. I
hop do góry. Mata nie ma, prawda? Hop, mamy mata. Dobra, mamy gościa. No mamy gościa, dobra. 2 na 3 jest ok. Jest ok. Dwa punkciki są. Walczymy dalej. No dobrze. Dobrze, moi drodzy. Fajnie. Fajnie, że jest was tak bardzo, bardzo dużo. Ponad 240 ludzi. Fajnie. Dzięki serdecznie, że jesteście tutaj na Twitchu. 2 na 3. Dobra. Nie jest źle. Jest walka przynajmniej. Też nie jest zbyt łatwo. Jest walka. Czat zamilkł. Czat zamilkł. Kto z czatu jest w piątek na szachowym turnieju w Olsztynie? Dajcie znać. Ciekawe, czy ktoś tutaj będzie. A witam cię, Prodziekanie. Prodziekan będzie. Patryk w Biskupcu będzie grał. Spoko, spoko. Alojzy, prawdopodobnie coś tam można było, ale ja tego nie będę teraz rozkminiał. Tutaj troszeczkę materiału. Nie męczmy materiału, nie analizujmy na razie. Chyba, że będzie coś bardzo ciekawego. Tutaj to taka tam, wiadomo, taka przepychanka. Ziolkens, dobry tekst. 11 grasz w Częstochowie? Spoko, no to będziesz miał dobre trasy do zrobienia. Przeprosiny spóźnione. Przeprosiny przyjęte, rewersiak. Co chciałem powiedzieć? O, właśnie, troszkę, żeby was rozruszać, zapytam, bo to takie tradycyjne też od Zbyszka Paklezy. Skąd klikacie, moi drodzy? Dajcie znać, z jakich miast, z jakich miejscowości pochodzicie, skąd tam jesteście teraz. To też tak mi tutaj powie, co i jak, z jakich tutaj okolic Polski może. Mamy Gdynię, Gliwice, Warszawa, Gliwice, Wrocław, Kętrzyn, no, o, proszę bardzo. Wałbrzych, Elbląg Legionowo, Białystok, Strzelce Opolskie, cały kraj, Radom, Warszawa znowu, Bruksela, proszę bardzo. Olsztyn, są olsztyniacy jednak, są olsztyniacy, Bydgoszcz, Kielce, Sielce, Płock, Żmigród, o, UK, Koszalin, proszę bardzo. Kraków, Rotterdam, czyli jednak z zagranicy też ludzie są. Fajnie, bardzo mi miło, dzięki, że napisaliście. Ok, lecimy zaraz z rundą numer 4. Po rundzie numer 4 zawsze jest tam... Zaraz, moment. Mamy przeciwnika, arcymistrz, Aleksander Moskalenko. Już się partia zaczęła w ogóle, o rety. Na szczęście się nie zagapiłem, dobra, lecimy. H4 zagrajmy. Zobaczymy, co arcymistrz na to powie. Dobrze powiedział. E3. Spokojne. Dlaczego ja tu zagrałem? W sumie nie wiem. Atakujmy gościa. Okej. Długa, ostra, długa roszada. Prawdopodobnie jest to taka pozycja cienka. Tutaj coś wisi, tam coś wisi, okej. Ale mi się podoba. Trzeba policzyć. Tu przytrzymamy. Tutaj również. Czy coś tu grozi? Znaczy jemu grozi, wydaje mi się. Kurczę, ale tutaj jakbym tam poszedł... E6 ładnie zagrał.
Król B2. Pobrońmy trochę. Tutaj wisi, nie, bo z szachem. Wszystko działa. Ej, podoba mi się ta poza. Jakiś tu pionki stoją słabiej. No tak, tak, myślałem, że właśnie tak myślałem, że coś tu będzie próbował. No tak, próbować musi. Dobra. Pionek wisi. Ok, zagrajmy tak. Przytrzymajmy go tutaj jeszcze w niepewności. Jakiś taki ruch może. To znaczy, prawdopodobnie czarne są spoko w tej sytuacji, ale na jakieś cuda spróbuję liczyć. Skoczek D5 to go zbije. No dobra, tutaj muszę zbić. Hetmanówka. Cóż to będzie za hetmanówka? Żeby nie było szacha, tak sobie zagrajmy. Wyczekajmy jeszcze maksymalnie, aż tutaj... Znaczy, on nawet może zbić prawdopodobnie. Co to jest za pionkówka, jakbym zagrał później tą hetmanem? Dobra, wymieńmy to wszystko. F4 zagrajmy. Nie wiem, co to będzie za pionkówka, powiem wam szczerze. Mało czasu, mam tam jakieś szachy grożą. Prawdopodobnie tutaj można było walczyć już spokojnie o remis, ale po wymianie chyba... Bo zaraz, on będzie mnie też chciał szachować. Ale to ja będę miał go raczej w garści. Szach i biorę pionka. Chcę wziąć kolejnego. To on raczej będzie tutaj chciał chyba mnie szachować, słuchajcie. No tak czuję, że on tutaj remis będzie chciał wziąć, wiecie? Ten remis będzie chyba dobry. Raczej ten remis będzie dobry. Tutaj da szacha, no tak. Teraz szach na F1. A tu zagrał, a to mnie zaskoczył. To tak. No właśnie, i to będzie remis. Nie chcę remisu. On nie chce remisu. No dobra, spróbujemy powalczyć o wygraną. Wiem, że czasu się robi mało. Tutaj moja jedyna szansa z tym wolnym pionkiem. Kto jest szybszy? Kurde, to trzeba policzyć. On jest szybszy. Skubaniutki, no. Przesadziłem, co? Przesadziłem. Będzie miał szacha. Ja ryzykuję. Gram tutaj. W ogóle ciężko się liczy coś takiego. Tam grozią maty oczywiście. A tutaj ma szacha teraz. Ojej. Po sekundach. Strasznie ciężko. Ma więcej czasu. Brrr. Ojej. Kupionek z tempem. Fatalnie.
Dobra partia była, dobra partia. Za mało czasu mi się zrobiło w pewnym momencie. Powalczmy jeszcze o ten remis. Czuję, że gdzieś go zaraz przekręcę, słuchajcie. Podstawi mi gdzieś hetmana. Sprytnie, nie mogę tam dać szacha. Sprytnie gra, bardzo sprytnie. Czasu mało. A, jeszcze mam wygraną. Czas, 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 czas. Nie, nie mam wygranej, to jest remis. Fuuu, bo tam grozi pad. Czy to jest wygrana? Jeszcze raz, jeszcze raz. Nie wiem, szczerze mówiąc, co to jest. Zgłupiałem. To jest chyba remis. Ajajajajaj. To jest remis. To jest remis. Dobra, szczęśliwy remis na tych sekundach, ale się działo, masakra. No tak, to był remis, to nie do wyciśnięcia. Ale kurde, masakra, co tu się wyrabiało? Tak, no komputer potwierdza, że to jest remis z pionkiem właśnie gońcowym. On tam też mi skliknął, nie? Ale z wora wyszedłem. W ogóle jestem przekonany, że w debiucie, to już mamy chwilę czasu, że w debiucie byłem totalnie gorszy. H5, co tutaj trzeba grać teraz? E4 można zagrać. Dobra, na przyszłość będę wiedział, ale wiadomo, że tutaj chce się zamieszać. Co ten silnik na urlopie jest? Działaj. Dobra. Masakra, ale się działo. Bicie, bicie. A tu już jestem lepszy? Spoko. Że tak minimalnie, oczywiście na silnik tak nie ma co mocno uwagi zwracać, ale tutaj naprawdę się fajnie to układało. Długa, wszystko się zgadza. Dobra, hetman A5, ale remis z arcymistrzem, goniec C4. I wiedziałem, że tu stoję przyjemnie, słuchajcie. To jest przyjemna poza białych. No, silnik trochę to potwierdza. Tylko pytanie, czy ja czegoś nie przeoczyłem tutaj. D5, no ale to takie ruchy, no to wiecie, to trzeba być kozakiem, żeby grać takie posunięcia. Tam hetmanówka z pionkiem więcej wychodzi, bo jak pionek, to pionek, skoczek... Bicie do oporu, król na końcu bije, hetman E5, a dobra, tam nie chce mi się liczyć. Hetman F5. Sprawdźmy w ogóle, czy ja tam jeszcze coś mogłem uskrznąć. No tak, to taka właśnie remisówka, ale właśnie gość próbował, nie? W ogóle tak sprawdźmy, czy wymiana jest dla mnie dobra. Tak, dobra, dobra, jakoś tutaj musi być dobra ta końcówka. Co jest? Mi się znowu coś tu kliknęło. Dobra, ale tutaj wszystko pokazuje. Troszkę to się przyćmiło. Tak, tak. No tutaj wiadomo, że jest remis, bo wieczny szach, ale on próbował, próbował. Dobra. No i tu biały lepszy. Biały lepszy. Ha! To jeszcze dokładne zagranie, czyli hetman na C6 jest opcja. Wydawało mi się, że to jestem dobry. Jego pionek zaczął mocno zasuwać. Czy tam jakiś błąd popełniłem? Jednak nie, słuchajcie. Tutaj jeszcze w miarę mi to wychodziło. Na cztery hetmany żeśmy się bawili. W ogóle... te ruchy z wszystkie ruchy, które wykonywałem w tych hetmanach, były dobre. Jestem z tego zadowolony.
Tylko teraz pograłem źle, bo tutaj pograłem i on z szachem po prostu zbił pionka. Jakbym odszedł sobie na przykład na B5, tak, to potem mam tutaj wiecznego szacha. No ale to nadal. A, teraz czarny lepszy, czyli wybroniona sytuacja. Przejdźmy szybko tutaj, cyk, cyk, cyk. Tutaj on ma wygrano, jakiś hetman F1, dobra, no ale tu podstawił, co mnie cieszy. Tutaj lecieliśmy. No i on mi skliknął, bo hetmana powinien dorobić, tak? No dobra, remisik, okej. Spoko, czyste sumienie. 2,5 na 4, nie jest najgorzej. Nie jest najgorzej, tym bardziej, że dwóch arcymistrzów mamy już za sobą. Remisik z jednym arcymistrzem, jest okej. Jest dobrze, moi drodzy. Jest dobrze. No, mamy 260 ludzi na żywo. Pytanie, czy do 300 dobijemy? 300 kiedyś dobiliśmy. Było przyjemnie, mega przyjemnie, moi drodzy. Było bardzo fajnie. To takie moje osobiste rekordy, nie licząc oczywiście. O, 270 już, dwie osoby. Lecimy do góry, lecimy do góry. Uważam, że Alireza Firuzja zostanie mistrzem świata. Tylko jeszcze nie wiadomo kiedy. Ja myślę, że on ten tytuł zdobędzie. On ma dopiero 18 lat, słuchajcie. I gra piekielnie mocno. Ja myślę, że takie 2 lata, 3 lata jego siłę gry wzmocnił bardzo. 2800 przekroczy w przeciągu 2-3 lat spokojnie. Nawet to może być w ciągu roku. Jestem przekonany. Jemu brakuje oczywiście jeszcze więcej ogrania z tymi najlepszymi, chociaż już. No, jak to w ogóle brzmi, ogrania z najlepszymi? On jest jednym z najlepszych przecież. Według rankingu jest już na czwartym miejscu, na piątym miejscu na świecie, czy na czwartym? No, mniejsza z tym, bo tam różnica kilku oczek. Myślę, że tak, myślę, że ma duże szanse. Oczywiście nie ma co się podpalać, bo nasz Jan Krzysztof Duda uważam, że też ma szansę być mistrzem świata, tylko to ciężko oszacować, bo jest wiele czynników, które wpływają na to, że zawodnik ma szansę zostać tym mistrzem. To jest bardzo trudne. Ja nie jestem na tym etapie, że, znaczy nie czuję się taki, powiedzmy, w temacie, żeby to osądzać. Znaczy to są tylko moje przypuszczenia, bo ci, powiedzmy, najlepsi szachiści wiedzą, z czym to się mniej więcej je, więc. Więc no, nie wiem, co mam powiedzieć. Zatkało mnie trochę, sorry. Zmęczyłem się. Okej, wracając. No tak, Janek ma 23 lata, to nie szkodzi. No to wiecie, do 30 to nawet jak Janek miałby 27 teraz lat, no to według mnie spoko, tak? Z tym rankingiem. To jest kwestia w pewnym momencie ten progres idzie bardzo szybko, jak się tam zacznie działać mocno. Pewnie Janek ostro trenuje, bo to już trzeba zacząć trenować do turnieju pretendentów. Nie, nie, nie. Ja nie planuję robić norm na arcymistrza. Nie mam takich ambicji, takich możliwości czasowych. Carlsen jest 90. rocznik, ma 31. Mariancello już jest mistrzem świata internetu, więc już ten tytuł osiągnął. Spoko. Czy ktoś mnie zaskoczył swoją wysoką pozycją w tym ostatnim turnieju o miejsce w turnieju kandydatów? No nie, do przewidzenia było, że Firuzja i Caruana będą o te miejsca walczyć, bo to była taka, myślę, że najbardziej główna motywacja tych zawodników. W innym przypadku nie sądzę, żeby grali taki open. No tak, ja znam plany Dawida oczywiście. Bardzo dobrze, jest ambitny. I Ema za chwilę zrobi, to wiadomo. To jest kwestia bardzo niedługiego czasu. No, na pewno jakby tutaj zrobić takie zestawienie, kto ma szansę być mistrzem świata oprócz Carlsena, no to Firuzja myślę, że byłby głównym faworytem. Z uwagi na wielką siłę gry, ranking, oczywiście. Przepraszam, ranking oczywiście i wiek. No i widzimy przecież, jak w te szachy gra. Trochę gra w te szachy. To tak mówiąc lekko. Ktoś z młodszych Polaków, ciężko chyba z takiego wskazać. No duży progres zrobił na pewno Paweł Teclaw i został bardzo zauważony.
jest teraz chyba w kadrze Polski. Jedzie na jakieś mistrzostwa Europy bodajże. Nie chcę tutaj teraz mieszać, bo też dokładnie nie wiem, więc się nie wypowiem. Ale jakieś drużynowe rozgrywki na szczeblu międzynarodowym jest w kadrze Polski. No z Polaków jeszcze, wiecie, żeby się liczyć, to przypuszczam, że 18-letni zawodnik polski, jak ma 2600, to duży sukces. No ale to Janek, trzeba nawet sprawdzić sobie, można Janka w wieku na przykład 18 lat, jaki miał ranking i troszeczkę mieć odniesienie właśnie do naszego najlepszego szachisty w kraju. Można sobie pewnie to wtedy porównać fajnie. Firuzja Duda So nie zdobędzie Mistrzostwa Świata. Nie sądzę. Dubow też nie. No tym bardziej ja. Mamy mistrza FIDE. Jedziemy. Runda numer 5. Uganda. Uganda? Uganda? Nie grałem chyba z takim zawodnikiem jeszcze. Znaczy stąd. Dobra, skupmy się. LOL na streamie? Ja? W życiu. Ja nawet nie wiem, jak to się gra. Nie chcę wiedzieć. Prowokacja do F3, co szybko weszło, i teraz B5. A4 pewnie zagra. Dobra, hetman B6 tutaj spróbujemy ugryźć. Wieża A3 jest pewnie dobre. Bardzo mnie kusi ruch E6. Dobra, jak kusi, to zagram. Zbije pionkiem z C na pewno. Skoczkiem to zbił. Bardzo dziękuję. Serio mnie ten zawodnik zaskoczył. Spróbujemy. To znaczy tak, tu mogę zagrać B5, nie no. Na B4 spróbujemy wymienić. Tam na B2 będę kisił. A5, B5, wieża C8. Dobra. Chodzi o to, że jak goniec odejdzie, ja zbiję tu i na C3 mam. Pionka utrzymam. Tu nie mogę pozwolić na ruch E5 na pewno, bo to będzie kontra taka nieprzyjemna. No, czarny na pewno jest lepszy. To bez dwóch zdań, tylko kwestia wykorzystania. Dobra, A5 poszło. No, wieża C8, wolna linia przecież. To są proste posunięcia. Wydaje mi się, że ten ruch jest dobry. Oddaję piona przeciwnik. Tam nie mogę, tutaj nic nie grozi, bijemy pionka. H5 się przyda w tym wypadku. Okay. Subtelnie, spokojnie. Zawsze mamy po F5, G5. Dobra, tu się trzyma. B2 jeszcze wisi. Jakiś tam B3 przykurzymy teraz, jak będzie okazja. Wieża C2. Muszę uważać teraz na poświęcenia. Ok, król F7.
wiemy. Chociaż wybicie nie było najlepsze, bo może tutaj, a to tak już, to i tak jest spoko, poddał. No i bardzo dobrze. Słuchajcie, partia gładziutka, gładziutka partyjka, nawet jej nie będziemy oglądać, spójrzmy tutaj może jak grają lepsi. Jest dobrze, 3,5 na 5, 3,5 na 5 moi drodzy, 3,5 na 5, jest ok. To jest bardzo dobry start. Bardzo dobry start, zobaczmy jak Nakamura tutaj wyciska przeciwnika. Da radę. Przewaga minuty. Zero błędów miałem, no, ale przeciwnik grał na tyle słabo, że ciężko było tam popełnić jakiś poważny błąd. W tym wypadku akurat. No ale dobrze, to zawsze cieszy. To zawsze cieszy. Wiecie, też tak naprawdę patrząc na tych FM-ów, jak się gra z FM-ami, przecież mistrz FIDE to nie jest słaby zawodnik tak naprawdę, więc mimo wszystko no, wygrać z utytułowanym zawodnikiem jest zawsze fajnie i szukajmy pozytywów, niech ten pozytyw cały czas trwa. O dobrze, dobrze, już z takimi tekstami po gromce naprawdę nie musi każdy wiedzieć, co tam ci się chce. Jest dobrze, jest dobrze. Jeszcze słuchajcie, zanim, no turniej się jeszcze oczywiście nie skończył, ale rekord mamy 7 na 10, 7 punktów najwięcej było. Jak skończy się ostatnia runda, to bardzo Was proszę, wytrzymajcie jeszcze minutkę albo dwie i zrobimy dużego rajda komuś, ok? Przedstawię Wam jakąś tam szachową personę przy okazji. Ktoś się bardzo ucieszy, jak wleci tam mu 200 ludzi ponad. To byłoby super. Ale to jeszcze mamy trochę czasu. Jeżeli ta prośba będzie spełniona, to będę bardzo, bardzo wdzięczny. Bo czasami właśnie jak już kończę, to tam bardzo dużo ludzi zaczyna uciekać. No ale to wiadomo, to tak jest. Czwarta kategoria wygrała FMA? Wow, pięknie, gratulacje. Kurczę, Nakamurus jest naprawdę niezły, taktycznie mega widzi. No to hetmanówka jest wygrana, tutaj przypuszczam jakieś H3, ewentualnie H4. A, jednak coś tam szachuś widzisz. Chodzi o to, żeby król miał furtkę. No i tutaj pewnie. Bo jak hetman zagra... A, no to... No dobra, to już tutaj Nakamura niech sobie... A to szach. Szach i brałby piona. Jej, przeoczył. Czy czwartek będzie gra z królem Pawłem? Jest na to duża szansa. Jest na to duża szansa. Na pewno nie w środę, czyli nie 10. A w czwartek jest na to szansa. To znaczy nie mówię, że na pewno, bo może jutro. Jeszcze kwestia dogadania się i czasu, ale jest szansa. Dobra. Nakamura zwyciężył. Nieźle mu idzie. 5 na 5. Erik Hansen, sprawdźmy. Też wymiata troszeczkę w te szachy internetowe. Arcymistrza za darmo nie dali. No próbują, tutaj widać wszyscy ambitnie grają. Bardzo ambitnie. Za bardzo pionkiem nie można, bo wieża będzie... Właśnie, wieża będzie tutaj broniła. Bardzo ładnie zagrał, tu wszystko będzie bronić. No i teraz pionek może iść, bo wieża ma osłonę. Co on pograł w ogóle teraz? Ha, odciął wieżę, spoko, i król się schował. No grają trochę arcymistrzowie. Jeszcze w ogóle na tym czasie jest to niezwykle trudne. Co on tutaj, co? Co on tutaj, co? To zbić może teraz pionka. Wcześniej mógł tak grać. A, tutaj leci pionek do góry. Do dołu. Łapie tempo. Wow. Oj. Czarne mają problemy chyba. Dobrze myślę, czy źle? Pionek. Oj, strasznie ciężko się coś takiego liczy. Masakra. O, jeszcze Hansen dobrze gra. Wow.
Ależ on to zrobił. Pat grozi, grozi pat. Remis, okej. Nieźle, nieźle. Fajna partia, fajna końcówka w ogóle. No, piony szły nieźle tam. A to wiecie, na sekundach to wszystko się dzieje. Dzięki, Pacioch. Dzięki, dzięki serdecznie. No, Paweł w ogóle jest bardzo mocny. W ogóle nie grając schematycznie, gra strasznie silnie. Dobrze. Czy ktoś tu jeszcze ciekawy gra? Sprawdźmy. Drop. O, z tym zawodnikiem przegrałem. On teraz wygrał z bardzo silnym graczem. Ze mną. A nie, to moja partia. Sio. Czemu ona się nie chce usunąć? Usunąć. Sobie dopowiedziałem, nie? Dobra, zaraz, 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 zaraz. Runda szósta. A, tu już jest runda szósta. Lecimy. Runda szósta, dobra. Arcymistrz, trzeci arcymistrz. Dobra, go. Niech będzie H3. Coś tu poknociłem w tym wariancie. Trzeba będzie grać na głowę teraz. Jakoś może. Stabilnie się ustawmy. No i zaraz F4 trzeba będzie wrzucić. On mi wrzuci F4. Robiłem te warianty niedawno. Wieża na A3 się zawsze przyda tutaj w tych sytuacjach. Z takim planem. Jakby ten goniec zniknął, to skoczek ma dobrą placówkę, widzicie? On coś tu już kombinuje. Zaraz tu mi pionek poleci, muszę uważać. Może hetman C2 w ogóle wzmocnijmy tutaj. Zaczyna mnie tutaj kąsać skubaniutki. Dobra, muszę również coś próbować. Wieża tu się bardzo dobrze przyda do obrony. Krzysztof, patrz na czas. Czas tu jest ważny. Wieża G3. Będę miał świetną wieżę na G3. Czy nadal pozycja jest złożona? Ale wydaje mi się, że mam lepszą pozycję teraz. Dobra. Spokojnie, bez nerwów, Krzysztof. Wieża G3, jedziemy.
Kruch H7 nie może być dobre, napieramy gościa, ale ładnie, ładnie pograł tam. F4, ryzyk fizyk, słuchajcie, otwieram tutaj, żeby na G7 się wpakować. Niech myśli. Wziął piona. Co? No to hop. Diagonala jest moja. Pion jest nieistotny. Wow. Zaraz, otworzyć mu tutaj, czy nie otworzyć? Nie otworzyć. Aha. No to co, wygrywam po tym ruchu. I hetman G3. Wygrana, moi drodzy, to jest wygrana. Na 4 sekundach dam radę. No, GM-u. GM-u ty. GM-u. Arcymistrzu. Złóż broń, proszę. No, byłem w tej partii lepszy. No, po prostu lepszy. Jeszcze poczekajcie, bo jeszcze dopóki nie ma wyniku, to jeszcze nie ma końca, ale no, z tym skoczkiem i z tym prostym atakiem, no to jest koniec, koniec partii. Tak jest, moi drodzy. Dobrze. 4,5 na 6. 4,5 na 6. Idzie bardzo dobrze. I arcymistrz w partii, arcymistrz na rozkładzie. Mamy to, mamy to. Jestem z tej partii bardzo zadowolony. Wszystko weszło tak jak trzeba. Jeden błąd jakiś tam był. Kto by tam się na błędach znał? Jest dobrze. Sekundka, lecę po wodę. Dobra, jestem już, jestem. A, na ranking nawet nie patrzę, że tam 2600 się zbliżamy, ale jest dobrze, słuchajcie. No, jestem zadowolony z tej partii. Wszystko ładnie się poukładało. Dobra, nie męczmy materiału. A zobaczmy tutaj, jak grają lepsi. Bortnyk, proszę bardzo. Kogo? Kogo oglądałem? Ile ja mam punktów? Nie, no to była runda szósta. Ja mam 4,5. No nie zapeszajmy, słuchajcie. Na razie idzie bardzo dobrze, szczególnie, że potrafi się tutaj zakręcić arcymistrza. Mamy 4,5, tak. 4,5 na 6, jeszcze 5 partii. No, brakuje 3 punktów z 5. To nie jest tak strasznie ciężko, mam nadzieję. No zobaczymy. Na razie nie liczmy tego, robimy co możemy. No, ważne też, jestem zadowolony już z tego, że z arcymistrzem wygrałem i z jednym zremisowałem. A tutaj już Bortnyk, to już widać, że się bawi, tam coś czasówkę próbuje uszknąć, no ale to wiadomość, zawodnik może tutaj próbować jeszcze jakoś tam królem zasuwać, nie? Pionkami, coś tam tutaj wisi. No, próbuję tu jeszcze przeciwnika trochę. Ale tu już nie ma szans. No, dziwne, że białe grają. No, mają prawo, no, czas dodawany. Dzień minął jak zwykle pracowicie, dzięki. Zobaczcie, biały jeszcze męczy, nie? Oj, skoczek już ma problem. Tutaj królem wystarczy przejść. Dokładnie. Wieżą zbić, tak jest. Sprawdźmy tego zawodnika, z którym przegrałem. O, mamy Badura Dżobawę.
Czy to jest wygrana końcówka? Przypuszczam, że tak, bo tu trzeba ustawić na przykład skoczka na D3 i królem zasuwać po tego pionka. I tak pewnie zrobi. Nie zrobił tak, co on tu kombinuje? Skoczek D3 by ustawił taką fajną fortecę. A potem królem po tego pionka, chociaż też ciężko powiedzieć, czy potem by czy skoczek przyblokował marsz tego pionka, tak naprawdę. Dubow bardzo mocny zawodnik, oczywiście widowiskowy, zgadza się. O właśnie, zobaczcie, zrobił ten plan, o którym mówiłem. To chyba jedyna szansa, żeby coś tutaj zadziałać. Króla to trzeba wstawić. Aj, pułapki jeszcze zostawia. Król musi iść, nie ma wyjścia. No, Dubow bardzo dużo pracuje nad szachami. W ogóle też ciekawe, czy on jeszcze wystrzeli. No, to jest raczej remis. No, to jest remis. No, ale czarne mogą próbować grać tutaj, oczywiście. Też bym próbował. No, to jest gra bez ryzyka. Okej. Okay. Andrzej Bawa to w ogóle strasznie, bardzo ciekawy zawodnik. Gra w szachy mało schematycznie. No tak, no to remisik. No trzeba przyznać, ten zawodnik, kurczę, niemiecki, mieliśmy go na widelcu prawie. Znaczy, no nie na widelcu, no tam się spóźnił. Dobra, nie rozpamiętujmy już. Mamy kolejną partię. IM. No dlaczego nie arcymistrz? Dzisiaj plejada arcymistrzów miała być. Dobra, lecimy. To silny, silny miśmień zarodowy, widać po rankingu. No ale walczymy. H4, no brawo, 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 brawo. No świetnie. H4, świetnie. Kurczę, Felek, no pięknie. No naprawdę cudownie, no. Widać, gość tutaj ma mnie, wiecie gdzie, w głębokim poważaniu. Masz te piony w centrum. Proszę bardzo. Proszę bardzo, wymienię ci hetmany i graj w te szachy. Proszę uprzejmie. Nie lubię czegoś takiego. Biały stoi spoko. No w ogóle roszadę mogę zrobić. Dlaczego ja roszady nie chcę zrobić? Tutaj taki ruch będzie fajny. Tutaj co on mi zbije, tutaj trzeba grać. Okej. Okay. Robię tą roszadę. Skoczek oczywiście może ruszyć na. No dobra, lecimy. Jakiś taki ruch z czapki. Nie wybiję tego skoczka jeszcze. Ale mnie zdenerwował tym ruchem, widzicie? Wybija z rytmu gościa. No, ma prawo oczywiście, kurde. Jak na takie H4 grać, jakby Carlsen pograł. Trzeba było H5 pewnie odpowiedzieć i grać w szachy. Za późno. Królem będę musiał teraz wrócić. Troszkę do defensywy. Król F8 zawsze dobrze działa.
żeby powymieniać. No troszeczkę na remis gram, nie powiem, znaczy na remis, no bronię się na razie, on mnie trochę napiera. Wymiana w ogóle tego gońca będzie dla mnie dobra, bo mam pionki na czarnych polach. To się będzie dobrze kalkulowało. No i spróbujemy. Wiedziałem, że go goniec C4 zagrał. Po prostu ja to wiedziałem. Ale to jest taka fajna chyba... Mogę tak zagrać, zdwoić pionki. Mogę. Pionek na E6 będzie dobrze stał. Musi teraz tutaj zbić. Okej. No królem. Spoko. W ogóle teraz o zwycięstwo bym pograł. Będzie, nie będzie łatwe. C4 chyba zagramy. Królem tutaj się wstawimy. Zwycięstwo, może to było zbyt optymistycznie powiedziane. Aha. No tak i tak chyba trzeba grać. Co ty na to, mój drogi przeciwniku? Dzisiaj się cuda muszą udziać, słuchajcie, cuda. Chcę skoczkiem wymusić, on może przepchać oczywiście, będę musiał wrócić skoczkiem na swoje miejsce grzecznie. Raczej bym przepchał chyba, no, ciężko stwierdzić. A kalkulacje trzeba tutaj przeprowadzać szybkie. Mój taki mały minus jest to, że tu pionki są. A wybił, dobra. Tutaj skoczkówkę chcę grać. Chyba muszę się zgodzić na tą skoczkówkę. Przytrzymał piona. Tempa. Tempo mi zabiera. No dobra, no gramy tak. Trzymam na razie, więc gramy tak. No cóż, cóż ja tutaj mogę zrobić? Jest ok, chyba. Skoczkówki nie są takie proste. Skoczki są sprytne w końcówkach. Wymienia. To jest blisko remisu. Dobra, tak. Sprytnie mnie tutaj jeszcze goni. Naprawdę sprytnie gra ten zawodnik. Ajajajajajajaj. Muszę iść do defensywy tędy. Niestety. Patrzcie, pionka mi weźmie. No wziął mi piona. Ciężko jest, ciężko. Czasie.
szach. Ojejku, co ja zagrałem? Na litość boską. No trudno, no. Kurczę, coś mi się w głowie ubzdurało, że ja tego pionka zaraz mogę wziąć. Widziałem tylko to, że on może bronić. No tutaj w ogóle bzdurę pograłem. Znaczy to jest pewnie remis. No dobra, bez silnika najpierw sprawdźmy, jak to zremisować. Tutaj, tutaj. W ogóle nie wiem, czy to jest remis. Ocena co mówi? Wygra na białych. Masakra. Dobra, sprawdźmy. No H4, H5, no cudownie, po prostu mi zagrał przeciwnik. Zobaczcie, zobaczmy, co komputer rekomenduje po H4 w ogóle. E5, jest dobrze. H5, no to D5 i już przewaga czarnych, świetnie. C3, H6 rekomenduje, ale to silnik. Nie, no to żal, wiecie, co ściska, nie? Jakieś F5 w ogóle? No dobra, to trzeba być kozakiem, żeby tutaj dobrze wyczuć pozycję. Tutaj grałem dosyć schematycznie. Sobie przejdę szybciutko. Tą pozycję dalej. Tą końcówkę. Czy ja goniec E6 musiałem grać? Skoczek D8. Można było skoczek D8 i nie psuć struktury. To trzeba jednak w głowie sobie zakodować chyba. No, podstawka, pa, ale to spoko, to jeszcze jest okej. Kontrolujemy sytuację. 7 rund, 4,5 punktu. No, nie będzie łatwo oczywiście, ale słuchajcie, też fajnie byłoby rekord, już teraz troszkę zniżam, fajnie by było ten rekord wyrównać też, na pewno. I tak jestem już zadowolony, tylko dajcie mi GM-ów. Proszę, dajcie mi arcymistrzów. Znaczy, to na pewno jest końcówka remisowa przy dokładnej grze. Oczywiście białe coś tam próbują. Mogą próbować wiele. No, on ma trochę lepszą strukturę, no ale to remisik powinien być. No tak jak w ogóle skoczek F6. Z pionkówkami to bywa różnie. No skoczek F6 dawał remis, no właśnie. Szybszy remis by dawał. Tutaj mnie troszkę wytępował gościu. Pytanie jest takie, czy ja tutaj... No to już przegrywam w ogóle, nie? Ostro. To i tak spoko, słuchajcie, że podstawiłem, bo i tak to jest przegrana. Dobra, jest arcymistrz. No, wymarzyłem sobie arcymistrza. Jedziemy, moi drodzy, musimy się odbić. No, będzie niełatwo. Czarnymi z GM-em. Dobra, lecimy z ostrą bronią. Ależ to wszystko szybko idzie. Ale debiut zagraliśmy. C3 będzie grał, ok. No będzie grał C3, no i co mu zrobisz? Co mu zrobisz, jak mu nic nie zrobisz? A od razu odejdę. Szybki jest, ja też muszę być szybki. No dobra. Zagramy trochę po mojemu. Pytanie, czy gońca oddać, czy wymienić gońce. Wymienić, spróbujemy. To może być nieco ryzykowne, ale spróbuję tak zrobić. Hetman H5, król G7, F6. Nieco przyblokować troszeczkę. Tam jakiś G3 może spróbować grać, prawdopodobnie. A no właśnie, widzimy teraz sens. Tutaj muszę hetmana wstawić, bo jeszcze skoczek F5 mógłby zagrać. A to w ogóle E6 fajny ruch, teraz się chyba wydaje. Tak i tak. Spoko, podoba mi się pozycja. Jeżdżę D8, pionkę bronić, skup się.
Wymienić chyba będzie musiał. Ja widzę, co ty planujesz, cwaniaczku. G3 planujesz zagrać. Aha. I to ci się uda. Co? Dobra. Tak, może jeszcze spróbujemy. Ależ tutaj walka o te pola, ważne, kluczowe. W ogóle przepchać piona? Bicie? Bicie nie będzie dobre. Dobrze gra. Coś tam umie. Zbijmy to. Zbijmy tu. Nieźle, nieźle muci. Coś mi się wydaje, że tutaj jest troszkę ciężko. No właśnie, ze względu na takie posunięcie, między innymi. Zbijmy. I chyba F5. Tu. F5 bicie. Dobra, próbujemy. Ach, niedobrze F5, bo mi bije teraz skoczka. Wieża bije i tu. Widełki. Zaraz, taki jeszcze ruch. Szach, to tutaj szach. Łoch, ale dostrzegłem. W ostatnim momencie. To i tak biały ma teraz lepiej. Biały ma teraz lepiej na pewno. Walczymy. Dlaczego mamy nie walczyć? Król F3, bicie z szachem. Król F7. Strasznie takie dziwactwa tu powstają. Z drugiej jednak strony. Dużo taktyki, wieża D7, końce 6, końce 5. Król F3, muszę coś po król F3 znaleźć. Po król F3, król F7 prawdopodobnie. E5 mi się nie będzie bardzo podobało. Ale tu wybijemy. No i wybijemy, dobra. Okej. Okay. Bardzo sprytnie zagrał. No król F7 trzeba. Zbije na F5, koń E6. I weźmie mi materiał. Weźmie materiał. Zaraz, nie weźmie materiału, bo ja skoczkiem na F5 będę bronił D6. Będę mógł zagrać tutaj później. Dobra, on myśli, więc coś jest na rzeczy. I czas mu się kończy powolutku. Dobra, cyk. Tak się zdecydował. Koń F5 będzie według mnie dobrze stał. Znowu skoczkówka taka będzie tutaj troszeczkę. Tu nie może wejść. Nie wiem, co to za skoczkówka jest. Z drugiej jednak strony muszę nie grać tej skoczkówki. Ale chyba muszę. Muszę grać tą skoczkówkę. Ładnie mnie tu rozpracowuje skubany. Tak jeszcze i H5. O, to jest moja walka o przestrzeń. Co, próbujemy tam coś go oszukiwać. Będzie ciężko. O, tak zagrał? Okej. Okay.
co? To mam cię. Mam cię. Chyba. Nie wiem, czy cię mam. Ile ja mam czasu tutaj? Tak idziemy. Tak idziemy. Aj, podstawiłem. Kurczę, kurde, ale pograłem. Nie mam pytań, słuchajcie. Strasznie źle pograłem. Strasznie źle. A nie powinienem tej partii przegrać. Dobra, końcówka. Trzeba się. Trzeba spiąć tyłek, bo. Pomijając debiut. W ogóle tak mnie tam pozałatwiał. Strasznie mnie tam pocisnął tym skoczkiem. No, biały na pewno lepszy, wiadomo, ale tu mnie interesuje, czy ja tam się coś wygrzebałem. Skoczkówka lepsza dla białych. No, ale on tu zaczął coś mieszać i tam pionka wziąłem. I czy ja po tym wzięciu pionka. No, już miałem lepiej. Tutaj skoczek D5. No dobra, ale to jest dosyć trudne. Tutaj już. Cały czas remisowa, bo skoczek jest uwięziony. Dobry jest gościu. Chyba to widział. Znaczy Mart. A, to w ogóle był arcymistrz, nie? Grałem, jakbym grał z jakimś leszczem. Mam lepszą w tej sytuacji. Silnik to potwierdza. O, D3, trzeba taki ruch widzieć. To w ogóle czasówka mi się troszkę włączyła, niestety. Król D5 nieco lepsze. Ale strasznie ciężko liczyć, bo skoczek trochę uwięziony. No tak, jeszcze szansa jest oczywiście. No, trzeba wygrać wszystkie trzy partie. No tu już był lepszy. Chociaż nadal król D5. No tak. No tak. Widzicie, czasówka. Dobrze idzie. Z tymi arcymistrzami dobrze naprawdę idzie. Tylko no, czasu brakuje troszeczkę i ogrania. Ale to dobra, no 2-3 Title Tuesday i będzie regularnie tutaj. No, tu już podstawiłem w ogóle, nie? Nieistotne. No dobra. To była runda numer 8. Więc mamy jeszcze chwilkę. Prawdopodobnie. Jeszcze trzy rundy. Tak, król D5 był dobry. Król D5 był dobry. Szkoda, bo było 4,5 na 6 i 4,5 z 8, czyli dwie porażki z rzędu. No to troszkę boli. Ważne, żeby się teraz odbić, ale powalczone. Ja jestem zadowolony, póki co. Jestem zadowolony z tej gry, mniej więcej. Trochę emocji jednak jest. Dobra, chwilę ochłoniemy. Otworzymy sobie okno. Będzie zimno, ale damy radę. O, Hikaru pobił mój rekord już 7,5. No, koniki wredne są. Mieliśmy dobry tutaj przykład, że skoczki jednak potrafią grać. Kill de Piotr już ma 6,5 na 8. Kurczę, dobry Piotrek jest. On z tymi silnymi arcymistrzami potrafi nieźle zapierać. Dobra, to wszystko w moich rękach. Przecież aż tak strasznie gorzej od Piotrka nie gram. No, mam zresztą większe doświadczenie. A dobra, to są takie moje głupie tłumaczenia. Porównywanie się do zawodników. Dobry wieczór, Jagnie, witam cię. No wynik. Było 6,5. Było. 4,5 na 6 było, teraz jest 4,5 na 8. Taki moment wpadł, że. No dobra, teraz jako życie trzeba wygrać. Teraz trzeba wygrać, kolejno trzeba wygrać i ostatnia runda będzie, mam nadzieję, emocjonująca. Chociaż trzeba to jeszcze dowieść, bo to nie takie łatwe. Mówię tylko o tym, żeby rekord pobić. Okej. Troszkę szkoda mi tej partii, bo.
Też niepotrzebnie panikowałem. 18 sekund to jest dużo. Muszę zwracać uwagę też na ten czas w tych końcówkach. Zerknąć tylko okiem. Poświęcić sekundę na to, żeby sprawdzić po prostu czas. Miałem lepszy czas. Ten skoczek skacze tam. Ten dźwięk wydaje z siebie i to tak... O, rety, rety. Spoko. No, zgodzę się z tobą, miłośnik. Troszeczkę szczęścia brak, tak. Ale to damy radę, słuchajcie. Ja? Ja się poiski, nie polski, poiski. Ja się nie przejmuję. Sobie tylko tak gadam, żeby uwolnić swoje emocje. Gdzie szachiści, słuchajcie, to jest normalne, szachiści przegrywają i tam do siebie gadają w głowie, mnóstwo bluzgów i tak dalej. To przecież jest, to jest oczywiste, tylko nikt tego nie mówi na głos. No. Nieraz widziałem arcymistrza, naprawdę z wysokiego szczebla, który tam pod nosem sobie nieźle tam, wiecie, gadał różne rzeczy po porażkach. A niby turniej jak turniej, no co, no nie jakieś mistrzostwa świata grał przecież, no to normalne. No sport, no trzeba jednak mieć troszkę psychę, nie? Do tego. Najgorzej jak masz taki regres i grasz już coraz słabiej, jesteś tego świadomy, nie możesz nic z tym zrobić. Ale nie zamieniłbym tego za nic, słuchajcie, to co jeszcze jest piękne przed nami, na pewno i trzeba z tego korzystać. Fuh. Szkoda mi tej partii. No, wiadomo. Szachy. Cóż zrobić? Dobra, czy tu się partie wszystkie skończyły? Myślę, że tak. Jedną rzecz, którą Czeskom mógłby zrobić, to słuchajcie, skrócić te przerwy po czwartej i ósmej rundzie. Czy jest to aż takie potrzebne? Mógłby na przykład jedną przerwę zrobić, powiedzmy po ósmej rundzie, jak już musi, żeby sprawdzić tam ewentualnych oszustów, ale czy po czwartej, po ósmej, to wszystko trwa. A sam teraz wykazuje niecierpliwość, no właśnie. Wydaje mi się, że Magnus nauczył się bardziej panować nad sobą przy porażkach, bo jak był młodszy, to też lubił pokazać focha. No czy focha, no taka, wiecie, złość sportowa mocna, Kasparow też taki był. I to jest, myślę, że oznaka prawdziwych mistrzów. Po prostu oni muszą wygrywać, oni są stworzeni do wygrywania. No, Janek po miskliku. Ale wiecie, Chess Championship, no to też nie jest jakiś super prestiżowy zawód. Znaczy, na pewno to coś daje na tym najwyższym szczeblu, jakieś tam reklamy i tak dalej. Im dalej jesteś, tym lepiej o tobie gadają, piszą, twoje nazwisko gdzieś tam się pojawia, no tak to działa. No ale to nie jest, Janek najważniejsze ma zawody. Dobra, ja wcale nie mówię, że gram teraz z kobietą, nie? Najważniejsze zawody dla niego to turniej pretendentów. Takie są plany. A3, B4. Ojejku, tu pionka podstawiłem. Ona nie zauważyła. No. Ja też nie zauważyłem. O, rety, rety. To jest szczęście na plus w tym momencie. Zbiła tak po prostu? Troszkę mnie to dziwi. To jak zagram B4, to będę stał już świetnie. A4 tutaj. Skoczek wejdzie, zbije skoczka, wezmę pionkę za darmo. Oczywiście tutaj przeciwniczka do F5 chce dojść.
A, już widzieliście, pionek za darmo leciał i już byłoby ciężko. Teraz jest szansa. Paragończów, skoczki nie działają tak jak trzeba. No B4 oczywiście. Dobrze jest znać, słuchajcie, debiuty do pewnego momentu. Wtedy gra się w takie blice dosyć szybko pewnie. G6, dobrze. Bardzo sprytnie chce mi tutaj zagrać, ok. Dobra. Zagram troszkę prowokacyjnie. Hetman G4. Tu pionka nie chce za darmo brać, bo skoczki dobrze się tutaj pojawią. Dobrze, to przeciwniczka rozkminiła, ale jeszcze goniec A4 jest takie ciekawe. Atakuje skoczka. Naprawdę, tak? Bije. F5 trzeba grać. Hetman jest broniony, nie ma szacha. Wszystko widzę, jakby co, wszystko widzę. Znaczy do tego momentu jeszcze widzę. Mam nadzieję, że przy sporze tu przeciwniczce sporo problemów. Znaczy to jest na pewno pozycja już wygrana. Wiem, że to często powtarzam, ale to jest wygrana. Tylko uważam, żeby tu niczego nie podstawić jeszcze. Tu chyba wieża E7 wygrywa, wydaje mi się. Ale zbije, zbije. A nie chcę jakichś jeszcze komplikacji. Prawdopodobnie to wygrywało wieża F1. Tam jeszcze jakość by mogła oddać i by miała jakieś teoretyczne szanse. No to teraz wieża E7 na spokojnie. I tutaj młynek. Ale ładnie zagrała. Ok, ale zaraz ja mogę tak. Mogę chyba tak zagrać. Znaczy się, tu nadal jest wygrana chwila. Tu mi zbije, tu mi zbije. Ok, król H. Ok, nie, no dobra, wybijmy to. Dobra. Wydaje mi się, że nawet taki ruch dobrze będzie działał. Aha, szach jest. Ojej. Dopiero zauważyłem. Biorę pionka. Chyba końcówka chyba będzie lepsza. No tak, trzeba. No, do końca trzeba, tak. Do końca trzeba uważać mimo wszystko. Jak widać. No te niebezpieczne skoczki. Dobra, król jak się tutaj już przytulił. To jest dobrze. Teraz weź to przebijaj, nie? A tędy mogę iść. Jeszcze sobie dokładnie tak zagram, żeby nie było widełek. Ok. Tutaj spryciula.
No dobra, zagram jeszcze raz tak i podejdę pionkami. I teraz, o właśnie. Skoczek nigdzie nie przejdzie. A szach jeszcze jest, ale ty. Ok, mamy to. Zamykam, żeby się już nie stresować. 5,5. 5,5. Teraz bardzo ważna runda, ósma, która da duże szanse na wszystko. Jest 5,5. Jest dobrze. Troszkę odbite. No ale przeciwniczka jakoś nie grała jakoś super rewelacyjnie, ale też sprytnie do samego końca, trzeba przyznać. Hansen gra z Polakiem? Już patrzymy. Hansen, Hansen, Hansen. Polak, Polak, Polak. Andrzej Krzywda gra. Andrzej Krzywda przegrał. Gdzie ten Hansen gra z Polakiem? Aha, bo już mi się zaktualizowało. Kilde Piotr, okej, okay, kibicujemy. Ła, wow, Piotrek, nieźle tutaj. Znaczy to walczy o remis oczywiście, żeby była jasność. I ten remis mu się powinien udać. No tak, ładnie. Nie, no trzeba przyznać, Piotrek tutaj muci nieźle. Już ma 7 punktów. Pięknie, pięknie, pięknie. Pozdrawiamy Piotrka Piesika. Silny mistrz międzynarodowy, który ma też chyba dwie normy na arcymistrza. Ładnie. Jeszcze jak Piotrek dwie partie wygra, to w ogóle tam może będzie w pierwszej czwórce. Hikaru chyba przegrał. Nie, Hikaru jeszcze gra. I Hikaru ma pozycję... To jest remis, bo tutaj zbija. I wszystko zdąży. Takes, takes, takes i wiadomo, co tam się gada, nie? Jeszcze próbuję. Ok, no remis, remis. Ok, dobra. A najlepszy na świecie to nie. Ale w okolicy. Zgodzę się. Kolejna runda, jak szybko. Mistrz międzynarodowy. No dobra, słuchajcie, to jest ważna partia. Trzeba tutaj zagrać. Trzeba tutaj zagrać porządne szachy. Czyli znowu gambit wołżański. Okej. Zbijemy, zagramy sobie wariant klasyczny. W ten sposób. No dobra. No dobrze. W ogóle jestem już w lesie, jeśli chodzi o teorię. Kompletnie jestem w lesie, no ale... sakra, nie wiem co grać. Dobra, gramy 4. Masakra. Jestem. To jest na pewno złe ustawienie białych. Jestem przekonany. Jak zrobię szybko roszadę, to będę przeszczęśliwy. Czy w ogóle to się uda? No, zaskoczył mnie trochę w debiucie, muszę przyznać. Nie zagrałem swoich tutaj domków.
No tak, wizualnie nie wygląda dobrze, ale może by się udało zaraz zbić skoczka. Jest cały czas pionek więcej, to nie jest tak... O właśnie. O właśnie, zbijam skoczka szybciutko. Skoczek E2 i zdążę chyba z roszadą. Powinienem zdążyć jakimś cudem. Aha. To mogę nie zdążyć w takim razie. No ładnie mnie załatwił. Nie widzę obrony. Będę musiał już zderoszować w takim razie. O, nie wiem co grać. Dobra, muszę zrobić roszadę. Nie mogę zderoszować. Będzie kompletny klops. Czyli będę z pionkiem mniej latał. Nieźle. No nie jest to dobra pozycja, to jest przegrana pozycja, moi drodzy. Przykro mi to stwierdzić, ale to prawda. Ojej, pionek idzie. Jest to przegrana pozycja. Nie ma co grać, to pionek idzie. Strasznie mnie załatwił. Chyba nie zagrał tu? No muszę tak. O, red. Tak. W ogóle dał mi jakieś szanse prowizoryczne. Tak mi się wydaje. Znaczy on stoi tu świetnie oczywiście. To jest totalna klapa w tej pozycji. G4 jakieś może jeszcze. Tam wygrywał szybko. Teraz mi dał jeszcze jakieś nadzieje. Nadzieję na cokolwiek. Niech będzie tak. Dobra, idziemy po pionka. Co ja mogę innego zrobić w tej sytuacji? Tu i tak będę musiał oddać. O, red. Nie wiem, tak. Nie wiem, co grać kompletnie. Ojej, 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 ojej. Tu jeszcze. Czasu mało. Ojej, skoczek. No widzicie, ślepota moja nie zna granic, no.
Rekordu nie będzie dzisiaj, niestety. No ale powalczymy znowu o 6,5. No te 6,5 to tak często wpada. Kurczę, widzicie, no masakra. Masakra, strasznie źle pograłem. Aż muszę debiut zobaczyć. No z tej partii niestety jestem bardzo niezadowolony. A jak mnie zażył tutaj troszeczkę. Znaczy, no tak, tutaj oczywiście można wybijać i grać dalej z tym pionkiem. Tak sądziłem, że tutaj nie jest zbyt dobrze. Już czarny ma dobrą pozycję. Tak, tak, tak. To porażka debiutowa niestety. Właśnie szachista powinien... Jeżeli szachista gra równe partie, to gra dobrze. A ten ruch? Tu i co? I tu. Ja nie widzę obrony. A bierze E2? A, tu się niby blokuje. No to on, dobra, on za mnie pomyślał. Szkoda, bo miałem ochotę dzisiaj na rekord. Czułem się dobrze. Ciekawe, czy tu jakąś szansę jakąkolwiek miałem. Myślałem, że już uratuję. No to podstawka, jak zwykle u mnie to bywa, skoczek. No, powalczyć jeszcze można by było oczywiście. Trudno, szkoda. Nie, ten gambit nie jest wredny, słuchajcie. Gambit dwużański nie jest wredny, tylko ja źle pograłem. On jest spoko dla białych. Zagrałem po prostu nie swoje rzeczy, a trzeba było sumiennie dzisiaj grać po prostu swoje pozycje, żeby za dużo też się nie zastanawiać i nie tracić czasu. No dobra, ale jest okej. Pokibicujmy, słuchajcie, Piotrkowi, jeżeli jeszcze gra. Nie widzę Piotrka. Skończył. Ciekawe, jaki wynik. On miał 7 punktów. Czy ma 8? Nie widzę, żeby miał 8. Więc prawdopodobnie przegrał. To się jeszcze zaktualizuje pewnie. No, nie jest łatwo od punkty, jak widać. Tak, nie wyszła partia. No zdarza się, zdarza się. Ale powalczmy, powalczmy, bo te 6,5 to jeszcze dałoby mi dzisiaj zasnąć spokojnie. Ważne, żeby chociaż te 6,5 zawsze robić. No takimi małymi kroczkami, no może warto przebić najpierw 7, słuchajcie. Fajnie by było 7 regularnie robić. To by było dobre. To jest wszystko w zasięgu. Troszkę się trzeba rozgrzać, rozegrać. Dobra. Czekamy na rundę ostatnią. Czy ktoś jeszcze gra? Hikaru jeszcze gra? Nie, zaraz, to już... To jeszcze nie jest zaktualizowane. Właśnie, Jasko mnie odświeża. Przegrał z Żigałką. Wow, nieźle. Żigałko wymiata. Dobrze jest. I tak jestem zadowolony z partii z arcymistrzem. To taki już turniej zaliczony. Fajnie by było teraz dostać GM-a, tak z przypadku. FM z Polski. Z kim ja w ogóle gram? Jakiś Michał Redzisz chyba, coś takiego mi się kojarzy. Dobrze mi się kojarzy. No dobra, mamy polskiego, młodego, silnego zawodnika naprzeciwko siebie. Zagrajmy, moi drodzy, zagrajmy. Pozycja mi się już bardzo podoba. Do B5 będziemy dochodzić. Ojej, B5 miało być. Miss click. Bez tempa będę grał. No dobra, goniec D7. Miss click, moi drodzy, to był tak zwany. To co? Dobra, poza chyba na B2 biorę, nie? Czy coś przeoczyłem? Hop i hop. No dobra, no to tak, nie? Tutaj wisi, tutaj wisi. Jak to się mówi slangiem młodzieży, ez. Przeciwnik za szybko pograł. Tu już jest wygrana.
Wszystko się pięknie trzyma w tej sytuacji. Trzeba brać. Co tak? No, może być hetman F6. Dzięki serdeczne, Michale, radzisz. Mamy 6,5, słuchajcie. No, jest pięknie, jest pięknie. Jest pięknie. Tym pięknym sposobem kończymy Titled Tuesday dzisiaj.